Zanim zaczniemy, tradycyjnie przypominam Wam, byście tłumnie odwiedzali naszego fanpage'a. Ogłoszenie za nami, więc spokojnie możemy przejść do rzeczy. W showbiznesie okazji do imprezowania jest pod dostatkiem. Gwiazdy spotykają się na bankietach, uroczystych galach, w klubach i prywatnych rezydencjach. Opijają sukcesy, zapijają smutki, ale bardzo często nie potrzebują żadnej okazji, żeby wypić kilka drinków. Niestety czasem podczas alkoholowego upojenia przychodzą im do głowy bardzo głupie pomysły. Jakie? Zobaczcie sami. Plotkarnia. Bronson Peltier, znany przede wszystkim z roli w Sadze Zmierzch, został ostatnio zatrzymany na lotnisku w Los Angeles. Aktor załatwiał się na środku terminala. Gwiazdor był tak pijany, że nie wpuszczono go do samolotu. Zły i poirytowany postanowił odpłacić obsłudze lotniska pięknym za nadobne i wysikał się na środku lotniska. Świadkowie mówią, że Bronson nawet nie zmierzał w kierunku toalety. Był tak pijany, że ledwo trzymał się na nogach i było mu obojętne, gdzie załatwi swoją potrzebę. Aktor najwyraźniej zapomniał, że jest osobą publiczną i nie może pozwalać sobie na takie ekscesy. Plotkarnia! Gérard Depardieu również ma słabość do alkoholu. Ostatnio prowadził skuter po pijaku i pewnie nikt by się o tym nie dowiedział, gdyby nie doszło do wypadku. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, wyczuli od aktora alkohol. Depardieu początkowo nie chciał dmuchać w alkomat, ale ostatecznie uległ. Przypuszczenia funkcjonariuszy okazały się trafne. W wydychanym przez gwiazdora powietrzu stwierdzono ilość alkoholu ponad trzykrotnie przekraczającą dopuszczalne we Francji normy. Grzywna i punkty karne nie zrobiły na nim wrażenia. Zabrakło go też na sali rozpraw. Aktorowi grozi do 2 lat więzienia, ale mało kto wierzy, że wielki gwiazdor rzeczywiście trafi za kratki. To nie pierwszy jego pijacki wybryk. Jakiś czas temu pijany Depardieu pobił motocyklistę, a innym razem zsikał się na podłogę samolotu, którym leciał do Dublina. Plotkarnia. We wrześniu ubiegłego roku raper Erwin McInnes jechał pod wpływem alkoholu po raz ostatni. Jego pijacki wybryk skończył się tragicznie zarówno dla niego, jak i dla jego przyjaciół. Tuż przed wypadkiem muzyk umieścił na Twitterze post, w którym napisał, że jest kompletnie pijany i jedzie ponad 200 km na godzinę. Dodał, że żyje się tylko raz. Chwilę później jego samochód wypadł z drogi i uderzył w mur. Do wypadku doszło w Ontario w stanie Kalifornia. Kierowca i jego 2 kolegów zginęli na miejscu. 3. pasażer umarł po przewiezieniu do szpitala. Erwin McInnes był dobrze zapowiadającym się raperem. Miał już podpisany kontrakt na nagranie swojej debiutanckiej płyty. Plotkarnia. Lindsay Lohan robi wszystko, żeby tylko było o niej głośno. O jej alkoholowych ekscesach piszą największe amerykańskie brukowce i nie da się ukryć, że ten temat powoli staje się nudny. Czy Lohan jest jeszcze w stanie czymś nas zaskoczyć? Celebrytka może mieć spore kłopoty. Dopiero co usłyszała zarzuty za jazdę po pijanemu, a już jest oskarżona o pobicie kobiety w nocnym klubie. Podobno w lokalu rozpętała się awantura, ale obie panie przyglądały się wszystkiemu z boku. Coś jednak sprawiło, że ostatecznie doszło między nimi do wymiany zdań. Przyszła ofiara Lohan, Tiffany Eve Mitchell, była jednak mądrzejsza, odpuściła i poszła w kierunku swojego stolika. Rozwścieczona aktorka dogoniła ją i zaczęła okładać pięściami. Poszkodowana wezwała policję i Lindsay w kajdankach opuściła lokal. Plotkarnia. To przykre patrzeć, jakie wielkie gwiazdy staczają się na dno. Niestety problem uzależnienia od alkoholu dotyczy wielu z nich. Będący pod ciągłym obstrzałem mediów celebryci nie radzą sobie ze stresem i presją, a ukojenia szukają nie tam, gdzie trzeba. Plotkarnia. Słyszeliście o innych alkoholowych wybrykach gwiazd? Jeśli tak, piszcie na forum. Czekam na Wasze komentarze i kliki facebookowe Lubię To. Swoje pomysły wysyłajcie koniecznie na adres plotkarnia@wp.tv. Cześć!